stąd pojawiła się niedawno w Polsce, ale dość intensywnie Was widać. Jak wygląda historia tej dziedziny w Polsce? Oj, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Taką ciekawostkę powiem, że pierwsza prezentacja firma, którą łatwo policzyć, jest około 12 lat w Polsce. No i teraz powiedzmy, jak udało się zdobyć polski rynek, no bo widać Was mocno, idzie za tym jakość, ale wiadomo, konkurencja jest silna. Zdecydowanie cały czas trzeba. Przez super. O właśnie, widzisz, bez sponsorów nie ma tego sportu. Konieczni są ludzie, którzy wspomagają, pomagają. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że... I proszę Państwa, Porsche 356 SC. John Carlos Torres i Henry Sanchez. Szwajcaria i Francja. Wszystkiego najlepszego. Takiego Porsche'aka dawno Państwo nie widzieli. To proszę Państwa, 64 rok Mercedes-Benz 450 SLC. Alan Feymoville i Yves Helmoyville z Belgii. Ten Mercedes jest z 73 roku, proszę Państwa. Alfa Romeo Giulia. Proszę Państwa, w tej chwili wchodzi na rynek nowa Alfa Giulia. To jest nawiązanie do samochodu, który był autem wyjątkowym. Francesco Guasti, ale sam Mercedes 450 SLC z Belgii. Przyjemny dźwięk tego silnika, 450 gałkiem cylindru. PV544, Dom Bernard i Jean-Yves Di Marino Franci. Bye bye. Ruszają. Fantastyczni ci ludzie, uśmiechnięci, sympatyczni. Chwilę się dosiądzie, proszę się nie martwić. Robi zdjęcia. A to Mercedes-Benz 230 SL. Nick Sleep i Jessica Sleep z Wielkiej Brytanii. Good luck. Brawa dla nich. Młoda, sympatyczna pilotka. I uśmiechnięty kierowca. Też klatka, proszę Państwa, zbudowana. Przygotowani na dachowanie. Od miesiąca niemal codziennie przesiadują w tym aucie 8, 10, 12, 15 godzin. I oni są uśmiechnięci. I oni potrafią być ze sobą, bo wiecie Państwo, co jest siłą takiego podróżowania długiego jeszcze. Mark Bogdan, Mark. Rękawiczki. Brawa, brawa, brawa! Już mam radę, jest czerwony. Nieczęsto się Marzano spotyka na polskich drogach, natomiast tego typu Mercedesy zdarza się jeszcze zobaczyć niekoniecznie nawet na sajdzie, tylko bywają takie Mercedesy, tam po prostu jeszcze kolejna Alfa Romeo Giulia. Jest tak, to tak. 71 rok. Dzielnie się on w Kierunki, Italia. 30 prawie tak. Ja mówię, co to jest? Tom Vandenberg i Femke Schepers. Holandia. Potem 1941 roku. Dziedak. Nice day. Zapamiętajcie, że się taka piękne miejsce. Przepiękny ten ustaw. Teraz proszę Państwa, popatrzcie, pomyślcie sobie stronę 72 lata na karku tego kierowcy. Dla Państwa to jest najstarszy uczestnik, ma 86 lat, prawda? Ale... Wyobraźcie sobie Państwo, że oni
Proszę Państwa, który jest na tego Mustanga. Widzę, że kierowca chwilę panie wytrzymał absolutnie. Rozumiecie? Powiedział Beautiful City o naszym pięknym Rzeszowie, czyli piękne miasto, przepiękne miasto, piękna atmosfera. Oni się tu fantastycznie czują.